Cześć wam. Cześć. Mamy godzinkę 7:30 i z psem chciałem pójść na spacer, a on się kiełbasi. Ja się mu nie dziwię. To jest noc. Środek nocy. Cisza nocna tutaj trwa jeszcze 1,5 godziny. To idealnie, żeby się wyszykować i wyjść na wycieczkę. Kakuś jak chce się pokiełbasić w łóżku, tak jak ja. Nie, tak się kiełbasi. Kizi, kizi, łapka. Kizi, kizi, druga. No i mamy takiego słodziaka. Co słodziak jeszcze wykombinuje? Tak się wykręca. Tak się wykręca, tak? A teraz tak. Wszystkie nynki na nynki. Kto jest taki słodki? Ja troszeczkę. Co ty za słodkie gnaty? Chuj ty. Losy nie walczyć. Muszę nie walczyć, bo jest ci radość. Nasze małe bobo. Cziutko bobo. Cziutko za słodki łapek. I takie mamy poranki z nim. Cicho. Przebiorę się i pójdziemy na spacerek, dobra? A ty przez ten czas będziesz miziany. Dobra? Żadnego spacerku nie będzie teraz. Słuchaj, jak co ty się tak rozgadałeś? Wyspałeś się troszeczkę. Ale z mamusią się nie wyspałem. Tak. Jak widzicie, rano czokuś lubi sobie poleżeć w takich luksusowych warunkach, opatulić się, wygrzać. Tak może sobie leżeć jeszcze pewnie z 15, 20, 30 minut. On już jest po spacerku, my już prawie gotowi, zaraz ruszamy, zobaczycie gdzie nas wyniesie. To tam czokopsinko, dobrze ci? Ujo, kochany. Tylko łapek i ogonek. Naszym pierwszym celem dzisiaj jest Porto. Jedzie z nami nasz piesek. Ostatnim razem był z nami Majaccio. Tak, to było w piątek, a dzisiaj jest chyba wtorek, więc kilka dni miał przerwy od wycieczek. My w międzyczasie byliśmy na tej wycieczce motocyklowej w tym wąwozie. Pewnie widzieliście już vloga, motovloga. Natomiast dzisiaj postanowiliśmy wybrać się samochodem i właśnie wziąć pieska. Ta wycieczka będzie trochę dłuższa niż ostatnio. Jedziemy w tym samym kierunku. Właśnie ostatnio też przez Porto jechaliśmy, ale się tam nie zatrzymywaliśmy, a dzisiaj postanowiliśmy się tam po prostu zatrzymać. Jeśli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to tam robimy pierwszy postój. Jak tam, Czakuś, nie masz choroby lokomocyjnej na tych zakrętach? Mamy teraz zakręt w prawo, a Czakuś się trzyma tak. Zapiera się? Tak. Czakuś, połóż się, kochany, będzie ci wygodniej. I tutaj znowu mamy zakręt w prawo i Czakuś oporuje. Ślizga się. A teraz w lewo. I tak wygląda nasza podróż do Porto. Takie atrakcje po drodze. Przez całą drogę idą sobie kuski. Patrz, idę przed nami. To jakie kubki porobiły. No. Jako lafek. Takie bobki. I zobaczcie, niby taka zwykła trasa, a jednak jaka urozmaicona. I tak się dalej jedzie do Porto, a przed nami jeszcze te ładne tereny, co nie? Mhm.
dla tych, co nie widzieli, to jest to miejscowość Piana. Tutaj po lewej stronie ona ma swoje główne centrum, a my ją tak objedziemy. Mamy wycieczkę. Po lewej stronie takie oto piękne widoki, więc możecie popodziwiać te piękne widoczki w Reznai, bo czekamy, aż przejedziemy. Okazało się, że w Porto, w miejscowości Porto, jest jakaś wieżyczka widokowa. Zapłaciliśmy łącznie 5 euro i idziemy z pieskiem. A przed nami wyłania się, co aniołku? Ta wieżyczka. Ta wieżyczka. Oto ona. Jak widzicie, schody za mną są takie z prześwitem. Zatem Czokuś pewnie po nich nie pójdzie albo i tak spadnie. Więc lepiej go wziąć na rączki. To go zaraz wezmę i go tam wyniosę. Dla pieska niebezpieczne są te prześwity pomiędzy schodami, więc wchodzi, są zabezpieczone. Wchodzi na rękach. Znaczy na Tomka rękach, nie na swoich. No widać kogo rękach, widać. A kuku? No to jest złodziaku. O, tu trzeba uważać na pieska. Ale ładnie. No, tutaj mamy taki widoczek. Hapsia, piesku. Oglądaj widoczki. Jesteś wyżej. I co, Czokuś, fajnie? Hop. Jak są takie atrakcje, jak znacie, że szkło pęka lub coś w tym rodzaju pod tobą, to tu widać, że już pękało kilkukrotnie. I tu, i tu, i tu. Więc po tym lepiej nie chodzić. Jak widać, się porządnie ugina. A tu mamy widok na Porto z góry. Tak, i tu jest ta prostokątna plaża. Widzieliśmy ją z drogi. A ta droga idzie tam. Tam gdzieś. No. A tu zobacz, jaki słodki mostek jest. No właśnie to widziałam. W sumie tu z góry już tyle widać, że nawet nie trzeba tam chodzić po tym miasteczku, bo wszystko widać z tego punktu widokowego. No tak, no małe miasteczko jest, więc wszystko można się podziwić. Taki mamy widoczek z tej wieżyczki widokowej. W ogóle ostatnio rozmawialiśmy z naszą koleżanką i ona obawiała się subskrybować na YouTubie, ponieważ mówiła, że jak subskrybowała Netflixa, to płaciła, jak subskrybowała HBO Go, to też płaciła. W związku z czym tak obawiała się subskrybować na YouTubie. Nie wiedziała, z czym się wiąże subskrybowanie tak. Właśnie YouTube, czy to też nie są jakieś opłaty. I ona oglądała różne kanały, a ogląda dość sporo właśnie YouTube'a, ale nigdy nie subskrybowała, no bo właśnie... Słyszała, że zachęcają do subskrybowania, ale nie wiedziała, czy nie będzie musiała płacić, a nigdzie nie widziała żadnego cennika, więc wolała nie ryzykować. No i właśnie tak sobie pomyśleliśmy, że może niektórzy z Was też mają taką obawę, więc chcieliśmy Was zachęcić do zasubskrybowania naszego kanału, ponieważ nie wiąże się to z żadnymi opłatami, a nam daje po prostu większe możliwości. Tak. Możemy tam uruchomić różne funkcje, typu jakaś tam karta społeczność, no nie mówię już o zarabianiu, bo to nie jest w tym momencie jakoś dla nas super istotne, natomiast... Ale na razie suby, i tak nieosiągalne. Tak, te suby dają... Obecnie mamy na przykład tych około 400 subskrypcji, a jakbyśmy mieli 1000, to wtedy 1000 może... to jest takie minimum, żeby tam powłączać różne funkcje. Tak. Więc jeśli ktoś z Was lubi nas oglądać, lubi nasz kanał, chce nam dać jakąś motywację i też otworzyć pewne możliwości, żeby w sumie było wygodniej na tym kanale, no to zapraszamy do zasubskrybowania. Proszę schodzić. Schodzimy. Zobaczcie, jakiego mamy dzielnego psa. No łapki tak rozstawił, jakby leciał. Lecę, bo chcę. Słodzieku mały. Chodź, tu już dasz radę. Dajesz, w lewo. Patrzcie, rozumiem. Rozumiem.
patrzcie, a tutaj jest mapa wszystkich tych baszt, czy jak to się nazywa, tych wieżyczek, które są na Korsyce. I zobaczcie, jak jechaliśmy tutaj na Kap Kors, to właśnie widzieliśmy kilka. Tutaj też coś tam widzieliśmy. A teraz jesteśmy tu, w Porto, i dzisiaj jedziemy do Calvi. Tutaj jest najmniej. No, a tu nie byliśmy, w Bonifacio. Klususia będzie schodziła. A tutaj tak ładnie. Tak oglądaj. Chodź, pulpeciku. Może da radę zejść. Super, w dół to umiesz. Chodź, pulpeciku. Chodź, pulpeciku. Chodź, pulpeciku. Chodź, pulpeciku. Klususia. Moja klususia. Odwróciliśmy się na chwilę, a Didzia nasza już za nami. Didzia. Idziemy się jeszcze przejść na ten oto mostek, spójrzcie. Czegoś ma już kolegów, my też. No i już piesek, pieska pogonił. To jest nasz czokuś, indywidualista. Na tej wieżyce, na której byliśmy, o tam na górze, spotkaliśmy pierwszy raz Polaków. Zamieniliśmy dwa słowa. No i tutaj znowu się z nimi minęliśmy, więc może jeszcze kilka razy ich zobaczymy. Czako, chodź! Troszeczkę się przestraszyłeś, ale już wszystko gra. My tylko na ten mostek i z powrotem. Taki mamy widoczek. Chyba ktoś idzie, to muszę się przesunąć. Nasz piesek się boi, a ten sam przyszedł pozwiedzać. A tam, gdzie widzicie tą kolejkę, to jest kolejka do publicznej toalety, więc zaraz też tam pójdziemy. Mam takie przemyślenie, z którym się jeszcze nie dzieliłem z Ulcią, że tutaj ludzie kamperkami przyjeżdżają. Mam na myśli kamperwanami przyjeżdżają, a nie typowymi takimi kamperami. Ponieważ tutaj jest dużo przekreślonych znaków. Zakaz kamperem, a jak ktoś ma kamperwana, no to nie jest to wprost oczywiste. Nie pasuje to pod ten znak, co nie? No tak. Zgadza się z moimi przemyśleniami? Może tak być. Może tak być. Dlatego to łatwiej tu się poruszać takim małym multivanem niż kamperem. Jest dużo takich ograniczeń dla kamperów. Wyraźnie jest kamper narysowany, czasem samochód z przyczepą kempingową narysowany, więc jak ktoś ma kamperwana, to może, a jak nie ma zwykłe. Nie podchodzi pod to. Tak, nie podchodzi, a jak nie masz kamperwana, no to nara, musisz spadać, zawracać się i nie możesz być w tym miasteczku czy coś, trochę do kitu. No bo przyjeżdżasz sobie objechać taką Korsykę, a tutaj lipa, no bo nie możesz, bo ci nie wpuszczają. No. Dlatego niektórzy, jak widać, mają te kamperki, a za nimi ciągną smarta, więc są też tacy, więc wtedy mogą sobie zwiedzać. No, a my jedziemy przed siebie, mamy godzinę 15 do miejscowości Galeria. Zobaczymy, czy to coś ładnego, czy coś brzydkiego. Wspinamy się na razie powolutku pod górkę. Zatrzymaliśmy się w takim ładnym miejscu. W tle macie nasz samochód. I chcieliśmy wam trochę o nim właśnie opowiedzieć, ponieważ ostatnio dostaliśmy jeden komentarz, taki bardzo merytoryczny i długi, tylko że nie wiemy, czemu się usunął z YouTube'a. Znaczy nie wiem, czy się usunął, czy ta osoba, która go napisała, go usunęła, natomiast nam się w mailu wyświetlił i chcieliśmy się mieć... Motocykliści, wiecie. Ponoć Korsyka zrzesza tutaj całą motocyklową Europę, więc no tak jest. Mimo wszystko chcieliśmy się odnieść do tego komentarza, bo był naprawdę ciekawy i taki, no, sensowny. Więc tam właśnie osoba była zaciekawiona, jak tam spalanie w naszym Nissanie, więc może teraz... Ogólnie kilka słów odnośnie tak, naszego Nissana. Opowiedz o tym spalaniu może na początek. Jak mamy taką bardzo spokojną trasę, no na przykładzie choćby Korsyki, czyli jak mamy wschód Korsyki i trasę taką przelotową z północy na południe, jak jechaliśmy tamtą plażę, jechaliśmy do 80 na godzinę, bo takie były ograniczenia, bardzo spokojnie, no to mieliśmy spalanie koło 6,2 litra. Więc bardzo, bardzo malutkie. 6,1 nawet się udało uzyskać, ale to wiecie, delikatnie muskać gaz. Natomiast jeśli się jedzie tak już trochę sensowniej, tak trochę bardziej dynamicznie, ale nie jakoś super żywiołowo, to poniżej 7 dalej się mieściliśmy. Dalej było 6,8, 6,9. Jak się pojawiają takie tereny jak tutaj, czyli takie winkle, cały czas prędkości rzędu
40-60 na godzinę i cały czas gaz hamulec, to mamy takie 7,5 litra. 7,5 litra też jest wtedy, kiedy jeździmy, no nie wiem, z taką prędkością koło stówki, co nie? Coś koło tego mamy. No to już mówiłem. No tak, ale... No to 7,5 mamy koło stówki, prawda? Z przyczepką jak jechaliśmy, 80 na godzinę, to mamy koło 80 na godzinę to mamy około 8-9 litrów. Mam na myśli przyczepą kempingową. Bo z tą to są niewielkie różnice. No około to, 300 kilo ona waży. No, ta obecna to 300 kilo waży, bo motocykl 200. No i przyczepka też lekko ponad stówkę, więc coś koło tego, no to litr trzeba doliczyć. Więc jak jest 6, to z nią 7, jak jest 8, to z nią 9. No jak jechaliśmy autostradą? Ale jak jechaliśmy autostradą do Poznania, 150 czasami się zdarzyło, trochę więcej, trochę mniej, no to... A to był trochę, to się nie do końca, to jest dobre miarodajne, więc te wartości wejście na przymrużenie oka, ponieważ mieliśmy tam ten stary komputer silnika, który miał inne oprogramowanie i tam mieliśmy 10 litrów przy tych prędkościach, więc albo to ten kształt tej karoserii, że robił duże opory i jednak 10 litrów spalał, czy jednak to oprogramowanie to jest swoje robiło. No, ponoć po ciebie mniej pali. Ponoć tak, ale jak to było zrobione, dobrze czy źle, to nie wiadomo. No widzicie, nie? Też musimy jeszcze potestować po prostu, w związku z tym, że ten samochód jeszcze przechodził pewne naprawy, no to no musimy teraz jeszcze potestować, nie? Tak, żeby powiedzieć coś więcej o tym spalaniu, no to wiecie już teraz, jak to wygląda w praktyce. No z tą przyczepką no powyżej 10 nie weszliśmy na 10 litrów. Tak jechaliśmy sobie stówkę z nią maksymalnie. Z motocyklową. Tak, z motocyklową. Jak jechaliśmy z przyczepką tą motocyklą, to maksymalnie 9 litrów mieliśmy z hakiem 9,2. Jadąc właśnie 100 na godzinę, bo za bardzo, no szybciej nie jechaliśmy. No a coś więcej o tym naszym samochodzie, no to powiedz coś a propos wyćwiczenia, bo ostatnio też jechaliśmy C5, X7, tą taką kombi z 2008-2009 roku, więc tak, podobny rocznik. Przyszli po 9 punkt widokowy. Co mamy przerwać? No może na razie pauzę. No i widzieliście, odpuściliśmy chwilę, odpuściliśmy nagrywanie na chwilę, żeby zwolnić miejsca. Tu już jeszcze więcej samochodów się najechało. Więc chyba już nie będziemy tu czekać, tak. Tylko w jakimś innym miejscu jeszcze opowiemy tak. Dalej. Inną zatoczkę albo w cudzym stylu znajdziemy a propos naszego wyposażenia, jakichś tam napraw i tym podobne. A tu pokażemy widok. Pokaż. Bo jest naprawdę... Kozacki. Bo jest naprawdę godny uwagi. Ale jest taka mgiełka, co? No tak, cały czas to jest taka mgiełka. Taki widocznie urok. Jesteśmy w miejscowości Galeria. Tak tylko przejazdem. Nie będziemy raczej tutaj wysiadać. Nie mamy tu żadnych zaznaczonych ciekawych punktów. Więc sobie tylko zerkamy. Patrzcie, to chyba szkoła, ale śmiesznie. Tutaj jakieś kościółek. To co, zawracamy? No tak. Zatem to był szybki rzut na galerię, jak to wygląda miasteczko. No, malutkie, przytulne, ważne, że jest szkoła, bo nigdzie indziej nie było. Nie widzieliśmy, no, pewnie była. Nie rzucała się w oczy. Wracamy do was... Z nowego, lepszego miejsca. Może nie lepszego, ale po prostu... Będzie spokojniej, ponieważ tutaj jest jakiś parking płatny 20 euro w tych godzinach, co widzicie na niebieskim znaku, więc raczej nikt nam tu nie będzie jeździł, bo jest zakaz wjazdu w to miejsce, więc liczmy, że nikt się nie będzie kręcił. Jakiś piutek. Jakiś piutek przyszedł, taki słodki. No i tu jest dużo psiutków, tak sobie biega. Taki kochany. No, to coś o naszym samochodzie. Chcieliśmy jeszcze powiedzieć, że odnośnie tego ostatniego komentarza związanego z naszym samochodzikiem, on był usunięty, tak? Czy coś w tym stylu? No tak jak mówiłam, że nie wiem, czy ta osoba go usunęła. Znikł, zniknął z YouTube'a, więc jest jak jest. To ktoś tam napisał, abyśmy nie naprawiali ponownie tej klimatyzacji, tego sterowania klimatyzacją. Tylko zostawili ten guziczek, który był. Był ten po lewej stronie, natomiast prócz klimatyzacji samochód zachowywał się tak, że jego wentylator pracował cały czas na stałych, jakichś tam określonych obrotach. Nie za dużych, nie za małych, nazwijmy to średnich, ale nie było to dobre rozwiązanie, ponieważ no jak czasem potrzeba, prawda, aby układ klimatyzacji czy jakiś inny chłodzenia załączył wyższe obroty tej dmuchawy, a tutaj to się nie załączało, po prostu na sztywniutko było włączone i kiedy nie potrzebuje, no to się wyłącza ten wentylator, a on się non-stop pracował, więc to trochę bez sensu, żeby się zużywał, a zarazem trochę głupio, żeby mocniej nie mógł się nią schłodzić. No i trochę właśnie się borykaliśmy z tą naprawą tej klimy i nikt nam za bardzo nie był w stanie pomóc, natomiast no właśnie taka była też moja myśl, jak tam tej osoby, która to pisała, że może już po prostu
prostu zostawmy tak, jak jest, byleby tylko ta klima była, no bo bez tego no to naprawdę było ciężko, chociażby wtedy w czerwcu na Mazurach, jak były te upały. Ale tak, ale pomyślcie sobie, że jakieś systemy bezpieczeństwa są w samochodzie. Załóżmy, że temperatura wody skacze tego płynu chodzącego do góry, bo liczmy, że silnik się przegrzewa, to w naszym przypadku, w naszym Citroenie klimatyzacja się wyłączała wtedy i dawało na maksa ciepło, żeby jak najbardziej oddać i uratować całą sytuację. Tutaj jak to by pracowało cały czas na sztywno, no to nie byłoby takiego możliwości ratunku. No niosło to za sobą jakieś tam nieprzyjemne konsekwencje i postanowiliśmy to po prostu wyprostować. No ale właśnie tak jak mówię, było ciężko. Chciałam powiedzieć, że to nie było też takie łatwe, więc tak jak mówię, ja też byłam trochę zdania jak ta osoba, która to pisała, żeby to po prostu zostawić. Ale no w końcu trafiliśmy na miejsce, gdzie nam to zrobili. Tak. Także udało się na szczęście. Już przy poprzedniej próbie naprawy tego nas znajomy, można powiedzieć, co to lata, mówił, że ten komputer silnika był otwierany, że jest lekką taką ala patyną, nie wiem jak to nazwać, no takim nalotem po prostu już skorodowiały, bo czekajcie chwilę, bo jedzie głośno. Ten komputer silnika ma już taki swój taki nalot, ponieważ jak wspomniałem, był otwierany, było to widać, no i za długo by nie pochodził, zaraz jakieś błędy by wyskakiwały, więc ten serwis, który podjął się naprawy, zasugerował, aby od razu wymienić ten cały komputer. Ja już myślałem, że to będzie kwestia jeszcze wymiany liczników, zamka, stacyjki, no cały komplet. Okazało się, że to taki magik, któremu po prostu się udało to przeprogramować, coś zrobić, aby po prostu właściwości tego komputera silnika zostały przeniesione na ten drugi. No i fajnie, tylko że została przy okazji przywrócona do serii cała ta mapa silnika i tym podobne, więc już nie mamy tego ala chip tuningu i dlatego też mamy z powrotem 150 koni. No właśnie, chcieliśmy to wyjaśnić, dlaczego mówimy, że z tym spalaniem już nie jest takie rzetelne, no bo jeszcze do niedawna jeździliśmy właśnie na tym wgranym programie, na tym nieoryginalnym. I dlatego jeszcze teraz no dosyć krótko jeździmy, bo z tą klimą się udało zrobić tuż przed tym wyjazdem na Korsykę. Więc po prostu no jechaliśmy tylko z przyczepką albo tylko po takich dziwnych drogach, więc jeszcze nie mamy takiego 100% rozeznania z tym spalaniem na tym nowym programie. Tak, ale dlatego też to po prostu będziemy aktualizować. Ale ta kwestia to nie tylko klimatyzacja, no bo w sumie też nie działał nam tempomat. To no widzicie, to wszystko było złożone, za sobą wszystko jedno, drugie ciągnęło. Ktoś kiedyś zrobił jakiś program byle jaki, potem człowiek od klimatyzacji wykombinował obejście, żeby po prostu działało to na sztywniutko, ale jak widać to nie było rozwiązanie, to było obejście. No i przy okazji tempomat nie działał, a po przywróceniu tych wszystkich właściwości już tempomat działa. Klima działa, wszystko działa tak jak powinno, w związku z czym tak no wygląda sprawa. Na chwilę obecną już jest doprowadzony do wszelkiej funkcjonalności, nie? Tak, tak. Już nic. Jak kupowaliśmy ten samochód, dostaliśmy informację, że hamulce zostały wymienione. No i tak, ładne tarcze, ładne klocki, tylko że strasznie piszczą i po pewnym czasie jazdy, nie wiem ile my przejechaliśmy, set czy tysięcy kilometrów nim, to zaczęły bić po prostu, czuć na kierownicy, jak kierownica po prostu. Czyli musiały być słabej jakości. Albo słabej jakości tarcze i od razu się wypaczyły, albo zostały wrzucone na brudne piasty, albo piasty były krzywe i nie zostały też wymienione. Więc będziemy musieli zająć się tym no, własnym zakresie. To bardziej serwisowe, jeśli chodzi o takie jakieś usterki, no to już nie ma. Wszystko jest wyprostowane. Tak. Także taka aktualizacja, kupiliśmy samochód w lutym. A można powiedzieć, że w sierpniu zostało wyprostowane, także na jakieś tak pół roku. A to nie było tak, że my się obijaliśmy z tym. Po prostu jeździliśmy do jednego, do drugiego, ale ludzie rozkładali ręce, no bo nie wiedzieli, co z tym zrobić, a my nie chcieliśmy płacić im tysięcy za uczenie się tego problemu. No. Ale jeden, tak jak mówię, mistrzu się znalazł, który... Także cieszymy się. Teraz już nasz samochód, no tak jak mówię, z wszystkich funkcjonalności możemy korzystać. Bardzo dobrze nam się nim jeździ. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. Powiedz, jak tam się siedzi w porównaniu do innych samochodów. Jakby ktoś szukał właśnie SUV-a z napędem 4x4, z dużym bagażnikiem i w rozsądnej cenie, to naprawdę tego Nissana X-Traila polecamy. Bardzo wygodnie się nim podróżuje. Fotele są bardzo takie przyjemne do siedzenia. Masz dużo przestrzeni na nogi, bo na przykład w Skodzie Octavii macie taką ściętę tą podłogę. Nad kole już wystaje. Wchodzi głęboko w kabinę. A tutaj fajnie, dużo miejsca na nogi. No ogólnie jest przestronnie, no ale to chyba tak jak w SUV-a, więc no... No nie w każdym tak jest. Ale fotele są też wygodne, no bo nie w każdym samochodzie są wygodne fotele. Tutaj są takie dosyć miękkie. Jak jeździliśmy na przykład Volkswagen
kraganem, piguanem, to jak był w manualu, to ten lewarek nie pracował tak precyzyjnie w stosunku do tego Nissana, więc tutaj wygląda to lepiej. Tak samo układ kierowniczy, tam był precyzyjny, tu też jest precyzyjny, tylko tutaj jest zawieszenie miękkie, tam było zawieszenie takie bardziej sztywne, więc było czuć każdą nierówność, tutaj jest tu bardzo, o wiele bardziej komfortowo. No zresztą Ula mówi, że komfortowo się tym podróżuje, no po prostu się płynie. No widać, że na zakrętach się ugina, no ale ile razy się jeździ sportowo, a ile razy komfortowo, więc wyszliśmy z założenia, że dla nas jest ważniejszy komfort. Nie, no na nasze oczekiwania i budżet, jakim dysponowaliśmy, no to naprawdę bardzo fajnie, kupując go też nie spłukaliśmy się jakoś do zera, co by było w przypadku jakiegoś takiego droższego SUV-a, no więc naprawdę fajnie. Tak, jakbyście zwracali uwagę, na przykład, nie wiem, interesowałaby was, nie wiem, muzyka albo rozmowy przez Bluetooth, to musicie zwrócić uwagę na radio. To, że ma napisane Bluetooth, to nie oznacza, że możecie sobie puszczać przez niego muzykę, tylko możecie rozmawiać, ponieważ to nie jest taki standard Bluetootha odpowiedni. Po prostu nie wszystkich, jak widać, częstotliwości, no, czy nie wiem, czegoś tam... chyba najstarsze to radio, tak, no nie? Bo on jest z początku produkcji. To on były jest różne. Chyba z 8 roku, czy któregoś on jest, a potem z kolejnych lat, nie wiem, z 10 roku, czy któregoś już te radia posiadały w sobie. Patrz, piesek wraca. Chodź. Malutki, nóżka cię boli. No. Chciałem powiedzieć, że nowsze radia posiadają taką funkcjonalność, więc musicie zwrócić uwagę, trochę o tym poczytać, które to mają, które nie, ale chyba te, które nie mają FM, AM, lecz AUX napisane na jeden z guzików. A poza... No, ale to tam, tak jak taki pokazywaliśmy w jednym filmie, my rozwiązaliśmy sprawę z tym, jak to się nazywa, transmitterem. Transmitter FM za 90 zł chyba kupiony, czy 80, nie pamiętam zresztą. Nieduże pieniądze, gorąco polecamy. Ten ROG B301, czy jakoś taką się nazywał. I nie szumi przede wszystkim, jest dobrej jakości, więc fajna sprawa. Więc fajna sprawa. Poza tym nie sprawia nam jakichś problemów. No nie wiem, czy coś jeszcze mogę dodać. No na razie to tyle, jakby nam się coś przypomniało, to powiemy. Jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie samochodu, to też piszcie. O, to może po prostu napiszcie, co byście chcieli wiedzieć na jego temat, to my się odniesiemy. Tak, jeśli osoba, która pisała tamten komentarz, to ogląda i nie skasowała tego komentarza, to wie, że my też go nie skasowaliśmy. No. Czasem się nam tak dzieje, że na maila przychodzą, a potem one się nie wyświetlają, więc no po prostu nie ale wiemy, czytamy, czy to, zapamiętujemy, żeby się do tego odnieść, czy nie. Czy to użytkownik usuwa ten komentarz, czy to jakoś nie przechodzi, ja nie wiem. No ciężko stwierdzić, więc... ale nie chcemy po prostu zostawić tego bez słowa i tak się odnieśliśmy, nawet jak tego ta osoba nawet nie chce, prawda, bo zrezygnowała, no to może by... ktoś inny. I ktoś inny będzie chciał. No. No dobra, lecimy do naszego pieska. Co oni tak grubo ubrani? Nie wiem, co oni tak grubo ubrani. Skręć w lewo. Albo od słońca. Od słońca. Tutaj skręcamy w lewo, nie jedziemy w prawo, więc nie jedziemy główną drogą. I wjeżdżamy w drogę D81B. I to B jest ponoć urokliwe. No zobaczymy. No zobaczymy, czy warto tutaj było zjechać i jechać wolniej, bo zapewne będzie wolniej. Ale jak przygoda, to przygoda. Tomek nie może się rozstać z tematem samochodowym, więc chciałbym jeszcze coś sprostować. Nie tyle to sprostować, co po prostu uogólnić i łatwo to przedstawić. Czyli spalanie Nissana w takiej delikatnej trasie do 80 na godzinę to tak 6,5 litra załóżmy. W trasie normalnej jadąc 120 to tak 7, 7,5 litra. Jadąc 140-150 na godzinę to tak niecałe 10, liczmy 10 na godzinę, 10 litrów. No i w mieście 7,5 litra. No to już wszystko wiecie, a tymczasem kończę, bo gimbal szaleje i przekrzywia kamerę. Takie ładne widoczki z tej drogi są. Nie wiem, czy coś widzicie, bo ja nie patrzę się, jak to się nagrywa. Takie safari mamy. W końcu jakieś ładne widoki. Już chciałem przekreślić tą drogę, ale super mocno jej nie polecam. Bo długo było po prostu nic. A takie widoki też macie z innych dróg, a ta jest naprawdę w słabym stanie. O, i widzicie? Taka głównie jest droga, że jest przez jakieś lasy, nic nie widać, albo pola. Tak wygląda droga. Ciąg dalszy.
Zatem znajdują się ładne momenty. Tam po lewej stronie, za tymi samochodami, zaraz zobaczycie taki półwysep. On jest przy miejscowości Calvi i na końcu jest zakończony wysp, nie wyspą, tylko latarnią. I tam ponoć sporo osób uprawia sobie trekking i sobie chodzi taką ścieżką. Ona ma dystans tak około 10 km, więc trzeba na to trochę czasu poświęcić i jak widać samochodów sporo się tutaj zaparkowało. Za 2-3 km będziemy w miejscowości Calvi i nasze zdanie na temat tej drogi, którą teraz jedziemy, jest takie, że warto podjechać od strony Calvi tą drogą D81B i pojechać tak z 5 do max 10 km, bo potem się zaczynają jakieś pola, nie pola, one są do kitu. Ale tak, do tego momentu jest naprawdę urokliwa. Potem jest takie byle jakie, więc nie warto tamtędy jechać. Nawierzchnia też jest byle jaka i nic nie widać, więc w sumie nie ma sensu. Ale tutaj, od tej strony, no to naprawdę fajnie. Więc jak jesteście w okolicach Calvi, to warto tutaj zajechać, potraktować to, aby po prostu, to nie wiem, na przykład do tego półwyspu lub trochę dalej i wrócić. Gdzieś tam się zawrócić i po prostu wrócić, bo tak jest malowniczo. Ale to naprawdę sama końcówka tej drogi, jadąc z południa na północ.